Zebraliśmy tutaj ponad 60 prac z minionych 16 lat. Także jest to spora kolekcja. Jeszcze no, nie widziałam moich obrazów wyeksponowanych w ten sposób, aż tylu obrazów. Sama jestem zdziwiona, jak ja to zrobiłam i kiedy. Ale no, jesteśmy tutaj. Ja w ogóle chciałam zacząć od podziękowań. Tutaj Agnieszka mi troszkę zaburzyła szyk. Jak zawsze. Ale dobrze, idźmy w tą wystawę, bo tutaj jesteśmy wszyscy właśnie po to, żeby oglądać te moje prace. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo długo trzymałam te swoje prace w teczkach. I tutaj rozmawiałam wstępnie z wami przed otwarciem wernisażu. Od wielu osób usłyszałam, że jak to jest możliwe, że oni nie wiedzieli o tym. Otóż nie wiedzieliście prawdopodobnie dlatego, że to się stało 5 lat temu, może 4 lata temu, kiedy odważyłam się wyjść z tymi moimi pracami do szerszej publiczności. I stało się to za sprawą dwojga osób, o których bardzo chcę tutaj wspomnieć. To Mariola Wawrzusiak, rzeźbiarka, i artysta, malarz Rafał Borcz. Obydwoje są wykładowcami na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i właśnie 5 lat temu spotkałam ich na swojej drodze i to było dla mnie o tyle ważne spotkanie, że odważyłam się właśnie po naszych rozmowach, po ich zachętach pokazać swoje prace i wyciągnąć je z tych teczek, z tego strychu. Czuję, że jestem otoczona wieloma życzliwymi ludźmi i czuję tą dobroć, która do mnie przychodzi. Głównymi sprawcami tego wydarzenia są trzy osoby. Są to Anetka Masłyk, wielkie brawa, słuchajcie, dla nich. Damian Wojtowicz. I Janek Florek. Schował się gdzieś. Tak, Janek się schował, ale dziękuję ci, Janku. Kiedy zadzwonili do mnie gremialnie 2 lata temu, wtedy jeszcze mieszkałam we Francji, z propozycją wystawy, to ja podskoczyłam z radości, bo ja sobie nie wyobrażałam lepszego miejsca dla moich akwareli. To jest miejsce, które jest dla mnie w pewnym sensie też bardzo sentymentalnym miejscem na ziemi, ponieważ mój tato, jak większość z was wie, pracował tutaj przez 45 lat i on jako pierwszy z Piotrem Worońcem otworzył właśnie galerię na strychu. Także jest to dla mnie tak. Nie wiem, gdzie jest mój tata. Jest. Wielkie brawa dla mojego taty. Chciałem wyrazić swój wielki zachwyt pracami naszej artystki, ponieważ sztuka, którą pani Ada Florek tworzy, jest naprawdę wyjątkowa. W dzisiejszych czasach, kiedy sztuka ma swoje różne kierunki, to jednak wychodząc tutaj na strych Brzozowskiego Domu Kultury odnajdujemy prawdziwe piękno. Bo natura jest piękna, a pani Ada dba o to, żeby i martwą naturę, i architekturę, i każdy motyw swojej pracy oddać w sposób jak najwierniejszy. To się naprawdę wspaniale udaje. Szanowni Państwo, w tym dzisiejszym wernisażu, który nosi taką piękną nazwę, Tam i z powrotem, najważniejszym zwrotem jest właśnie to z powrotem. To naprawdę wielka radość, że tak wybitna artystka, uznana na świecie, której pracę możemy podziwiać, nie tylko w Holandii, nie tylko w krajach Europy, ale też i wiemy o sukcesach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Chinach, że ta artystka wróciła na swoje rodzinne Podkarpacie. Tutaj zanim podszedłem do Państwa, rozmawialiśmy też w gronie, w towarzystwie o tym, że to, że wyjeżdżamy czasami ze swoich rodzinnych stron, mieszkamy w innym miejscu, nabieramy pewnych doświadczeń, ale robimy to po to, żeby zawsze działać dla swojej ziemi, dla swoich rodzinnych stron. Ja przyjechałem dzisiaj do Państwa z Warszawy, pracuję w Ministerstwie Kultury i bardzo się cieszę, że również Ministerstwo Kultury ma tutaj swój
udział i w organizacji, i wsparciu finansowym tego wernisażu. Cieszę się to jest dobrej współpracy z dyrektorem Brzozowskiego Domu Kultury. Zacytuję mojego tatę. Jestem nieodrodną córką. I powiem wam tak, że o obrazach się nie mówi, na obrazy się patrzy. I ja się podpisuję pod tym obiema rękami, ponieważ rzeczywiście słowa przestają mieć znaczenie, kiedy stajemy przed obrazem i tak naprawdę sami musimy odnaleźć w sobie te emocje, tą naszą wrażliwość odszukać i się zmierzyć z tym, co widzimy naprzeciwko siebie. Także zapraszam was serdecznie do mojego świata. Dziękuję wam serdecznie. Jestem wzruszona naprawdę, że tyle ludzi przyszło, żeby dzielić ze mną ten wieczór. Dziękuję.